Dzień dobry, witam was serdecznie. Patryk Sobotka. Maciek Łuczyński. Fizjoterapeuci. Nie będę mówił, że wasi ulubieni, bo to mówimy zawsze na neurofreakach, ale... Wiemy, że tak jest. Słuchajcie, właśnie jesteśmy po live'ie, który nagrywaliśmy na Facebooku, Instagramie. Jak go widzieliście już, no to po prostu wyłączcie ten film bez sensu. Chyba, że chcecie jeszcze raz posłuchać tego samego, ale ja na przykład nie lubię dwa razy oglądać tego samego. Nie. I mówimy tam o kursie, który jakby jesteśmy aktualnie w realizacji, dlaczego go robimy, o co chodzi, jak się robi kurs online, dlaczego akurat tak. Więc jest dużo właśnie o szkoleniu Neurobark. Jak się do niego przygotować? Jak się do niego przygotować, jakich książek my korzystamy się do niego przygotowując, jakich książek wy możecie korzystać się do niego przygotowując. Więc jak was ten temat interesuje, to zapraszamy. Jak was ten temat nie interesuje, to są inne fajne filmy na tym kanale. Pewnie. Także zostawiam was tutaj z właśnie tym live'em. Tylko od razu uprzedzę, jakość nagrania jest trochę gorsza, bo jest po prostu stream stricte z kamerki internetowej, ale za to macie bardzo dobrej jakości dźwięk, więc tyle. To jest w sumie najważniejsze. Najważniejsze, więc możecie sobie na słuchawkach nas posłuchać. Mówimy, jest śmiesznie, są heheszki, trochę merytorycznych rzeczy. Do zobaczenia, trzymajcie się i zostawiam was z live'em. Tu się ludzie zbierają. Cześć Rafał. Klasyka, siemaneczko. Słuchajcie, jak to wygląda zawsze. Musicie dać nam znać, czy nas słychać, czy nas widać na Instagramie, na Facebooku. Krzysiu, zobaczysz na Instagramie jeszcze, jak nas słychać. O, tak, jest widzisz? Projekt Masaż na żywo. Tak? Zobacz na Instagramie, jak nas słychać, bo nie wiem, czy nie będzie jakieś szumienie tutaj z laptopa, bo wiecie. A, dobrze nas słychać. Elegancko. A, jest elegancko. Brzmi nieźle, dlatego że zastanawiam się, czy nie będzie tutaj. Maciek działa. Słuchajcie, osoby, które były na webinarze, na dwóch webinarach, gdzie nie działał Maciek. Nie działał Maciek. Nie działałem. Maciek się po prostu na dwóch webinarach, nie było dźwięku. My mniej więcej wiemy dlaczego. Dlatego że tak, wcześniej nagrywaliśmy podcast i wszystko działało. Nagrywaliśmy też do kursu Neurobark trochę na tych mikrofonach, takiego wstępu wprowadzenia. Wszystko działało. I patrzymy tutaj i wszystko działa i prawdopodobnie, to jest śmieszne, ale uwaga, bo mamy tutaj system stereo. Jeden głośnik to jest jedno ucho, drugi głośnik to jest drugie ucho. Później jak ktoś robi podcast, nam to miksuje w jedno. I prawdopodobnie osoby, które nie słyszały Maćka, to nie byli wszyscy, to były osoby, które siedziały na jednej słuchawce. Ale to jest teoria spiskowa, musicie teraz ją po prostu albo potwierdzić, albo zdisować. Jesteśmy na to otwarci. No nie ma innej wymówki. To musiało nie tak działać. O, tutaj widzę sporo osób, cześć, tutaj, wiesz, to w takim razie jak nie szumi, to mogę. Tak, żebym ja też widział, co tam jest. Czy jak ja cię przesunę, tak to będziesz widział? O, no teraz jest w ogóle pięknie. 100 osób, bardzo fajnie, cieszy mnie to. Ile w ogóle znajomych osób, jest 100 znajomych osób mordeczek. No, zainstalowanych tematem, to jest akurat, cieszy mnie to. Dzisiaj nie lecimy na ilość, jak to było na webinarach czasami, że będzie dużo, 1000 osób. I wtedy, i teraz jest też mniejsza trema, ja nie mam takiej tremy, bo na webinarze, słuchajcie, wyobraźcie sobie, ja sobie tak wyobrażam, to nie pomaga specjalnie. Ja w ogóle sobie tego nie wyobrażam. Ja sobie to wyobrażam, bo jakby lubię to, okay. A właśnie uczucie, że tak sobie mówię o fizjoterapii i słucha to 1000 osób, a na pierwszym tam 1500, 2000, wiesz jaki to jest tłum ludzi? Ja jestem z miejscowości i tam jest, słuchaj, 800 mieszkańców. To tak jakbyś stanął na środku, wszyscy wychodzą z chaty. Czułbym jak poroboż w prostyni. On wtedy chodzi na mszy. Ale do kościoła wejdzie 800 osób? Nie wiem, w sumie jak są te wszystkie święta wielkanocne, taka wielka sobota, to tam jest dużo tych osób. Jakaś pasterka, no może 800, nie, myślę nawet, że więcej. Myślę, że więcej wtedy jest. Nie wiem, ile jest. Nie mam pojęcia. Wiesz co? Dobra, nie chcę tutaj iść temat tutaj ten, bo bym coś ciekawego powiedział, ale daruję sobie. Dobra. Słuchajcie, dzisiaj nie wiem, czy widzicie to, ale my tutaj, te osoby na Instagramie widzą, to wam pokażemy jeszcze, bo mamy trochę książek, takich randomowych wzięliśmy z półki i to... Są ciężkie książki. Słyszałeś ten dowcip, że w bibliotece... W księgarni skradziono po prostu książki na kwotę 20 tysięcy złotych i ukradziono dwa podręczniki do prawa i trzy do medycyny. No niestety to prawda. No trochę tak to wygląda. Nasze książki zawodowe są zazwyczaj drogie. Tak. Słuchajcie, po co my się tutaj spotykamy? Spotykamy się tutaj po prostu popierdzieć głupoty trochę, to jest raz, czyli klasyka, to co lubimy najbardziej lubić. Robić, i pogadamy sobie trochę o tym, co teraz aktualnie robimy i o tym,
co wykorzystujemy do tego, żeby to robić, skąd wiedza i tak dalej, więc myślę, że będzie ciekawe to dość. Przede wszystkim dla osób, które albo kupiły kurs Neurobark, czy kupiły, to jest złe słowo. Moim zdaniem to tak, ale zainwestowały. Nie ja lubię słowo zainwestowały. Jeśli chodzi o szkolenia, okay, to ja lubię słowo zainwestowały i lubię jeszcze zaufały nam. Przez sprzedaży kupi nam zaufały, tak by jeszcze produktu nie było. Zresztą osoby, które kupiły teraz, też nam zaufały. A więc w ogóle słuchajcie, serduszko dla was takie tutaj leci za zaufanie i śledzenie Projekt Masa wszystkich naszych ruchów, to jest super. I jak zauważyliście, ostatnio się poświęcamy jednemu projektowi i tak jeszcze będzie trwało to prawdopodobnie 2 tygodnie, bo wtedy nam się uda skończyć. Projekt już za tydzień, mowa oczywiście o szkoleniu Neurobark, czyli takim podejściu neuroterapeutycznym, nazwijmy to, nerwowo-mięśniowym, w troszkę naszym ujęciu, bo tam jest dużo rzeczy, które tak naprawdę wykombinowaliśmy sobie dziś po drodze i rzeczywiście pracujemy tak w gabinecie. Nie wiem jak tobie Maciek, ale myślę, że znam odpowiedź, ale mi się bardzo spodobał taki system projektowy, nawet vlog o tym nagrałem, że do tej pory nie mieliśmy nigdy okazji robić czegoś po prostu w tak długim czasie jednej rzeczy. Ja nigdy tak nie miałem. Nasze projekty, wszystkie szkolenia, które mamy, to oczywiście to jest tak, że zdarzało nam się gdzieś wyjeżdżać, żeby przez 3 dni popracować nad jedną rzeczą, ale teraz to jest tak, że my... Non-stop, słuchajcie, przez tak naprawdę... Zaczęliśmy chyba tydzień przed świętami, 2 tygodnie przed świętami i teraz mamy tydzień po świętami, więc tam już 3 tygodnie jakby ciśniemy, jednocześnie jakby dużo dni poświęcamy na nagrywanie tego szkolenia, plus jeszcze na jakby tworzenie taką gdzieś tam otoczkę, tak? Gdzie jakieś teksty, wpis, trzeba się przygotować, w ogóle plan cały tego szkolenia stworzy, to też nam też trwało sporo. Jakiś konstruktywny jakby proces, jak to będzie wyglądało, jak nauka będzie tam wyglądała, jak będziemy sprawdzać, czy ludzie się uczą, jak będziemy robić prace domowe, więc strasznie dużo, duże przedsięwzięcie, jak mogłoby się wydawać. Zdecydowanie prościej zrobić szkolenie stacjonarne. Po prostu macie skrypt, znaczy to też oczywiście wymaga przede wszystkim jakby wiedzy usystematyzowanej w głowie, ale jak już tą wiedzę masz i pracujesz tak z pacjentami, no to oczywiście myślisz, kombinujesz, robisz skrypt i jedziesz, no nie? Jakby wydaje mi się, że tutaj na tym Neurobarku poświęcamy więcej nawet nie wiem, no dużo czasu. Dużo czasu to jest mniej więcej porównywalne, jak robiliśmy pierwszy raz masaż tkanek mokrych. To też dużo czasu wymagało przygotowania tego wszystkiego. Później inne szkolenia, które robiliśmy, już były dużo jakby mniej naszej inwencji wymagały, bo już wiedzieliśmy, jak to się robi. Takie szkolenie stacjonarne, a tutaj po prostu znowu od zera. Jakby nie robiliśmy nigdy szkolenia online. Nie. Marcin, nie mamy za bardzo się na czym opierać w naszej branży, bo takie szkolenia online, które my robimy, no to nikt jeszcze go w Polsce nie robił. Nie. Chociaż na szczęście mamy za sobą nagranie wielu filmów, które są na YouTubie, więc można powiedzieć, że taki podkład tego, jak się cokolwiek nagrywa merytorycznego, to w sumie mieliśmy. A tak. Trudniej było po prostu, na pewno było wyzwaniem to, żeby to tak zintegrować i zrobić z tego taką jedną dużą całość. Ja pamiętam, jak powiem taką ciekawostkę, bo pewnie niedługo będziemy sporo wam mówić na temat tego, jak można w jakiś ciekawy sposób przekazać wiedzę terapeutyczną na przykład do swoich pacjentów, bo stwierdziliśmy sobie tak, że grupę facebookową, którą mamy, to dość mocno przerobimy na taką przedsiębiorczą grupę trochę, więc poszukajcie sobie terapeuta na swoim, bo też nie chcemy się kierować do fizjoterapeutów, ale to będzie taka dygresja jakby krótka. Natomiast ja pamiętam, jak my nagrywaliśmy pierwsze materiały na YouTubie. Kurde, jak ja nagrywałem pierwsze materiały, tak naprawdę pierwsze, 7 lat temu, to nagranie tego filmu to było przedsięwzięcie dzienne niemalże. Bo po prostu nie wychodziło, no ja... powtórka. No tak, ale ja też pamiętam, jak my zaczęliśmy nagrywać te pierwsze filmy, to przecież nagranie jednego filmu, który później trwał 5 minut, to trzeba było gdzieś w ogóle całą sobotę na to przeznaczyć. No 5 minut, wiesz co, 5 minut to bym nie powiedział, bo my nigdy nie potrafimy nagrywać krótkich materiałów. No dobra, no ale taki mam na myśli 10, krótszy, bo my teraz robimy dłuższe, nie? Ale to było
krótki film, trzeba się było spotkać na cały dzień, żeby zrobić jeden krótki film. Tak, a teraz nagrywaliśmy chyba wczoraj Krzyk Liczu, teraz jest 7 dzień nagrań. Nie w każdy dni są tak bardzo wydajne, jak byśmy chcieli, bo czasami uda się zrealizować 100%, czasami 110%, ale czasami 50%. Po świętach było tak, że przyjechaliśmy tutaj. Normalka. Siedzieliśmy, nie mogliśmy za bardzo wjechać w ten rytm, ale teraz w te 7 dni, no dzisiaj to tak chwilkę nagrywaliśmy tylko, udało się nagrać, się liczyłem, 68 materiałów. To kiedyś to byśmy nagrywali to 2 miesiące. Pod warunkiem, żebyśmy nie robili absolutnie niczego innego. Tak, więc rzeczywiście mamy to za sobą, że jesteśmy w stanie dość wypłodzić szybko materiał, no ale to jest inaczej, tak? Jakby jest Krzysiek, zakłada sprzęt, jedziemy, jeden film nagrywasz ty, mamy pacjenta, drugi ja, więc ta logistyka to jest jakby nieporównywalne przedsięwzięcie już teraz. I teraz na tym kursie neurobarku w sumie tak naprawdę pracuję no nie w takim rytmie jak my, jakby cały dzień, nie wszyscy, ale no większość, 6 osób można powiedzieć. To jest taki projekt korporacyjny. Korporacja by się nie powstydziła nad takim projektem, aczkolwiek nie chcę być za bardzo porównany do korporacji, bo to jest chyba nic ale, dobrego. Ale w ogóle gdzieś czytałem taką statystykę, że przeciętnie w korporacji jest bardzo dużo takich pracowników, którzy efektywnie działają tak około 15-20 minut dziennie. Przez 8 godzin, ja myślę, co u nas to jest nie do zrobienia. Ja myślę, że nawet nie efektywnie, bo znaczy nie tylko korporacje, bo myślę, że większość urzędów, po prostu zwykłych urzędów. Że przychodzi taka pani Grażyna i ona tam jest, wiesz, efektywna 8:15, później jest takie zbywanie ludzi trochę. Tak. Ostatnio był taki mem, że niektórzy są jak 007. Zero chęci, zero kompetencji, 7 przerw na kawę. No zabawne. Słuchajcie, pytacie się nas, jakby teraz mniej więcej, bo powiedzieć mamy skalę jakby tych nagrań, bo to rzeczywiście wypłodzenie 18 godzin, nawet podejrzewam, że więcej, bo my tak, wiecie, jakby mówiąc i promując to szkolenie Neurobark, mówiliśmy o tym, że to będzie 18 godzin, no bo tak, tak sobie liczyliśmy, tak, że tutaj będzie 110, chyba 115 filmów, ale coś, że mi się omknęła też ręka przy kalkulatorze, bo chyba tych filmów będzie więcej jednak. I może coś, być trochę dłużej. Trochę dłużej, bo liczyliśmy średnio od 5 do 10 minut na film, ale niektóre wychodzą 10, było kilka takich nastominutowych, było kilka, które przeciągnęliśmy powyżej 20 minut. Były takie materiały dłuższe, więc bez badania już pacjenta, no niedużo tych powyżej 20 minutowych, ale myślę, że będzie takich tych godzin spoko powyżej 20, nie licząc webinarów, które dorzucamy prawdopodobnie jeszcze, więc tego będzie jeszcze więcej. Tutaj czytam, co piszecie. O, Zuzia, wiem, że... A tak, że będziemy musieli pilnować swojej konsekwencji. Będziemy pilnowali wszystkich konsekwencji w nauce. Wiem, że to tak brzmi groźnie, bo teraz zaczęliśmy o tym mówić, że tego jest strasznie dużo, ale już też wymyśliliśmy właśnie, jak to zrobić, żeby utrzymać tą waszą konsekwencję. No. Bo to znowu, o, teraz Kamil pyta, ile takich filmów średnio będziecie dostawać w tygodniu? Na pewno tyle, żebyście to udźwignęli. Jest moduł. Jak wejdziecie sobie na szkolenie, po prostu jak Neurobark, jak to jest w ogóle, jak wejdziecie sobie na projekt masaż.pl/neurobark, to macie tam całą rozpiskę jakby tego, on delikatnie okazuje się, że zostanie zmodyfikowany jakby na korzyść dla uczestników, bo tam dojdzie kilka rzeczy jeszcze, jak się okazało w trakcie, bo gdzieś tam się rypnęliśmy delikatnie podczas tworzenia tego. Ale tak jak możecie przeczytać, to jest mniej więcej właśnie około kilkunastu filmów tygodniu. Nie? Jest na przykład moduł chyba trzeci najdłuższy, jeśli chodzi o ilość filmów, bo to jest ich 18, ale za tamte filmy są krótsze, bo tam jest dużo badań konkretnych mięśni, ale raczej kilkanaście, więc ja myślę, że to będzie takie, żeby to obejrzeć, dobrze to będzie od 1,5 do 2 godzin na moduł mniej więcej. Dodatkowo oczywiście co tam 2 tygodnie będzie webinar, gdzie będzie też mniej więcej w zależności od tego, czego tam będziecie chcieć, jakie będą pytania, no to myślę, że od godzinki do 2 będzie trwał ten webinar klasycznie, czyli jakaś tam preska może wjedzie, zobaczymy. Pewnie tak. Będziemy oczywiście te webinary szyć na miarę tego potrzeb kursantów. W zależności od tego, jakie tam będą pytania, z czym będą problemy, to te webinary będą mniej więcej w ten sposób wyglądały. Czyli wiecie, jakby będzie takich dużo rzeczy, które będą przypominały jednak stacjonarne szkolenie, można powiedzieć, tak? Czyli po prostu pytania w czasie rzeczywistym i tak dalej, więc to nie jest tak, że nagrywamy i po prostu macie, żyjcie sobie, obejrzyjcie, bo nam jakby zależy, żeby jakby wszyscy obejrzeli wszystkie filmy,
zrozumieli to i zaczęli wykorzystywać, bo jakby można powiedzieć, że jakby spełniony nauczyciel, a my chcemy takimi być, no to wtedy, kiedy po prostu powiedzmy to słuchacze, uczniowie jakby korzystają z tego na co dzień i to im daje radość, tak? I poprawia gdzieś ich pracę, więc jakby no będziemy pilnować, żeby ten kurs się skończył, bo na przykład wiecie, pod kątem powiedzmy samej prawdopodobnie sprzedaży, no to dobrze byłoby to nagrać, zostawić, dać, ale prawdopodobnie jak ludzie dostaliby sto kilkanaście filmów, no to prawdopodobnie, wiecie jak to jest, część by obejrzała, część by nie obejrzała, ktoś by zaczął oglądać od końca, ktoś od początku, ktoś zaczął, dobra, znowu pierdzielą głupoty, teoria, dawaj badanie, no nie? Dawaj terapię. Tak. No. Więc I to zawsze tak jest, że są części teoretyczne, ale one są na maksa potrzebne do tego, żeby w ogóle było wiadomo, co zrobić z praktyką. Więc to jest nie do ominięcia. Naprawdę nie wyładowaliśmy tutaj niczego, co byłoby niepotrzebne. Staraliśmy się streścić z tymi rzeczami, które się takie mogą wydawać, powiedzmy trochę nudniejsze, jak ktoś ich nie lubi, tych teoretycznych. Ale właśnie a propos tego, co mówił Patryk, z takimi kursami, które są długie i są tak po prostu rzucone na raz. Ja robiłem dwa takie kursy. Takie właśnie długie online i trochę się sam w nich pogubiłem. No tak. Jednego nie dokończyłem. Ale właśnie dlatego, że w pewnym momencie ja nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić, bo nawet nie było za bardzo kogo zapytać. No właśnie i tutaj chcielibyśmy tego ominąć, więc tak to nie będzie wyglądało. I dlatego właśnie taki podział i nawet jak ten kurs będzie miał miejsce, bo nie wiem czy wiecie, ale jakby on, bo my też stwierdziliśmy, bo ktoś nas pytał, czy nie lepiej byłoby tak, bo on by ten kurs może kupił za miesiąc albo za dwa. I jakby ta sprzedaż kończy się w niedzielę i jej nie ma. Co mam ten? Skąd? Ta sprzedaż kończy się w niedzielę, jej nie ma i tak naprawdę ten kurs rusza po raz kolejny jesienią, więc to jest dość istotne, żeby po prostu zdawać sobie sprawę, że on będzie po prostu dwa razy w roku i dlatego, że my po prostu chcemy przygotować się na to, że ten kurs będzie ruszał i tak naprawdę być sobie z tymi uczestnikami, żeby po prostu pomagać im przejść przez całe to szkolenie, więc on jest teraz wiosną, jest jesienią i prawdopodobnie taki motyw właśnie jesień, wiosna z roku na rok będzie wyglądał. Oczywiście będzie aktualizowany, stąd prawdopodobnie tego, być może tego materiału będzie na jesienią więcej, nie wiadomo jak to będzie wyglądało, chociaż myślę, że on jest na tyle wyeksploatowany, jeśli chodzi o kompleks barkowy, że pewnie nie będziemy specjalnie dużo do niego dorzucać. Także jak nie nabyliście tego szkolenia teraz, to będzie taka możliwość jeszcze gdzieś, ja myślę, październik, może listopad. No ciężko powiedzieć, bo to też musi być taki moment, że my mamy troszeczkę więcej czasu, możemy się poświęcić. W te weekendy możemy ponagrywać właśnie takie webinary live, więc to raczej będzie taki moment, że tych szkoleń na przykład stacjonarnych będziemy mieli mniej, aczkolwiek nie wiadomo do końca, jak będzie wyglądało to jesienią. Aczkolwiek mam nadzieję, że niedługo już wrócimy do normalności. Pewnie nie wrócimy nigdy, ale wrócimy do takich względnie... Nie było pozytywne. Będzie trochę inna normalność, więc znaczy dla nas za rok pewnie będzie to już normalne, natomiast będzie prawdopodobnie wyglądało codzienne funkcjonowanie trochę inaczej. Jakbyście mieli jakieś pytania w trakcie dotyczące właśnie szkolenia, gdzie są sprzedaży, jakichś innych rzeczy, to pytajcie, będziemy na bieżąco odpowiadać. Natomiast stąd właśnie ten pomysł podzielenia tego kursu na 8 modułów i takie bycie z tymi kursantami jednocześnie, podczas kiedy oni ten kurs będą robić w domu, plus przekładać to na pracę ze znajomymi, rodziną, a oczywiście jeżeli są praktykującymi terapeutami, no to w gabinecie, no bo docelowo on właśnie ten kurs ma odbywać się właśnie tam, tak? Czyli w gabinecie ta praktyka. To było tyle. Tam też pytacie nas mniej więcej, czy... Co tam jakby pod kątem terapeutycznym? Niektórzy pytają, czy to jest to samo, co terapia nerwomięśniowa. No to oczywiście my opieramy się na założeniach terapii nerwomięśniowej, tworząc ten kurs jakby. I tak naprawdę my opieramy się, tworząc różne warsztaty, szkolenia, a cokolwiek teraz robimy, na dwóch założeniach. Tak, na takim założeniu dotyczącym pracy z tkanką łączną, właśnie te masaż kanebokich, rozdzielenie się powięziowe, palpacja, taka diagnostyka, którą na przykład mogliście spotkać na masażu kanebokich, ale tego jest mniej. No oczywiście jest więcej terapii nerwomięśniowej, natomiast tam będą też elementy, których jeszcze nie robiliśmy na żadnych szkoleniach, tak? Więc będziemy się trochę bawić tak wybiórczo z receptorami. Będzie, myślę, że fajnie.
w ten sposób mniej więcej też nasza praca w gabinecie wygląda. Ona się sprawdza. Jest to bardzo, wydaje mi się, holistyczne podejście, aczkolwiek jak znacie mnie, to wiecie, że ja nie jestem specjalnie fanem słowa holistyczne, bo to słowo się mocno wyświechtało. I teraz wszyscy terapeuci pracują holistycznie. To jest ciekawe. Wszyscy terapeuci pracują holistycznie, starają się pracować holistycznie, a część na przykład niespecjalnie zgadza się z tym, co robimy i nie widzi potrzeby gdzieś tam uzupełniania tej wiedzy o jakieś problemy związane z chemią albo z emocjami, no to to jest, nie jest praca holistyczna. Ale nie będę się wiedział, więc będzie holistycznie. Więc będzie dużo terapii nerwomięśniowej tam, aczkolwiek jakbyście byli po terapii nerwomięśniowej, to ten kurs też może być niezły, bo raz, że poukłada wam duże rzeczy w głowie, dwa, że będzie na pewno dużo bardziej szczegółowy niż na terapii nerwomięśniowej kompleks barkowy, bo tam jest mniej więcej 6, cały kurs terapii nerwomięśniowej trwa 6 dni u nas, a tutaj tak naprawdę jakbyśmy zebrali to do kupy i chcieli zrobić z tego neurobarku szkolenie stacjonarne, to byłoby to mniej więcej... 4. No tak myśleliśmy, że to takie, zastanawiam się, czy między 4 a 3 dni, no nie? Ale myślę, że bardziej 4. Bo nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę. No to oczywiście ten kurs, bo niektórzy zastanawiają się, że ten kurs, czy on by trwał rzeczywiście jakby tyle czasu realnie. Jakbyśmy robili ten kurs stacjonarny, to czy on też by trwał 8 modułów? No nie. Nie, nie. Dlatego, nie. Że zobaczcie, jak jesteście na kursach fizjoterapii. To jesteśmy gdzieś od rana do wieczora, jesteśmy wyłączeni ze wszystkiego i nie robimy też tak naprawdę innych rzeczy, nie? W ciągu dnia. Tak, ale zobacz sobie, że tak naprawdę większość czasu na tych kursach poświęcona jest pracy w parach. Czyli jest teoria, jest pokaz i jest praca w parach. Czyli teoretycznie, jak my na przykład na terapii nerwomyślowej omawiamy sobie jakiś obszar pod kątem testów, pod kątem terapii, zajmuje nam to godzinę, a później na przykład godzinę pracują kursanci. No to tak naprawdę u nas tej godziny jakby nie ma, bo tylko my omawiamy godzinę, a dalej to już jest wasza kwestia, ile poświęcicie czasu na przyswojenie tej wiedzy pod kątem jakby całego zadania domowego, możemy to w ten sposób powiedzieć. Więc trwałby mniej więcej 3, ale raczej 4 dni, myślę, że 4 dni. Bo to też jest jakby ciężko oszacować, jak będziecie kiedyś tworzyć szkolenie dla fizjoterapeutów albo jakiekolwiek szkolenie, to jak się ma przed oczami jakby plan szkolenia, to wizja tego, ile to potrwa, a realny czas, ile to potrwa, to nie są rzeczy, które się zawsze spinają. My mamy to szczęście, że już na przestrzeni 4 lat, które 5 lat, które gdzieś tam prowadzimy różne szkolenia, warsztaty, to mniej więcej wiemy, ile czasu potrwa ćwiczenie przez grupę danej rzeczy, żeby ona była utrwalona dobrze, a ile tak naprawdę potrwa przez nas przekazywanie danego tematu. I właśnie jakby w tych szacunkach nam wyszło, że to by było około 4 dni. O, dobra, bo pojawiły się tak pytania, czy filmy będą do pobrania? Do pobrania nie. One będą na platformie no, w takim formacie, gdzie możecie się po prostu zalogować, oglądać dowolną ilość razy. Na dysk nie można ich pobrać. Tak. Ale jakby dostęp będzie przez rok do tego kursu. Tak. Także no spokojnie, nie? O każdej porze dnia i nocy to nie jest budzisz tak, że... się o 2 w nocy, myślisz sobie, obejrzę sobie jeszcze raz. No, to nie, niektórzy myślą, to też sobie doczytacie, mam takie pytania, jakby pod na tej stronie, które wam podam, czyli projektmasterschool.pl/neurobark. Tam są takie najczęściej zadawane pytania, mniej więcej też jest odpowiedź, że macie na to rok, ale zalecamy taki model stricte właśnie uczenia się tak, w tygodniu. Tak, żeby być przez te 8 tygodni z nami, bo wtedy robimy to wszyscy razem na bieżąco i jest najłatwiej. Ale oczywiście później przez jakby rok można sobie do tego wracać. I to jest tak, że to jest, myślę, takie zabezpieczenie, także dostaniecie oczywiście możliwość od razu zalogowania się, tak, jakby będziemy wysyłać w następnym tygodniu, myślę, że środa, czwartek będziemy rozsyłać loginy wszystkie, żeby wszyscy mieli to, będziemy was dodawać do grupy facebookowej, żebyśmy już tam byli zwarci, gotowi, no i w piątek o 17 dostajecie jakby dostęp do tego i macie tylko jeden moduł i po prostu co weekend dostajecie kolejny moduł, tak, żeby po prostu zrobić go, obejrzeć, przyswoić, zrobić pracę domową, czyli pobrać sobie tabelkę na przykład do wypełnienia
wykres do przerysowania i tak dalej, w zależności od tego, jaki to będzie, jaka to będzie praca domowa. Różne i różności. Później jak tą pracę domową zrobiliście, no to oczywiście możecie sobie tam wrzucić do szuflady i być niezadowoleni, albo po prostu, jak nie jesteście pewni, albo chcecie się pochwalić, no to wrzucić sobie na grupę i będziemy sobie umawiać, tak? Hmm. Czy jest OK, czy nie jest OK, może byśmy sobie dopisali, poprawili, zmienili i tak to. Jak będziecie na przykład chcieli, nie wiem, dopytać nas, to ta grupa będzie po to, żeby, nie wiem, robić sobie testy nowomięśniowe i się okazuje, że nie jesteście pewni, no to możecie sobie nagrać, jak robicie ten test komuś i będziemy sobie to oceniać, tak, że OK, dobra, tu było źle, tu był zły wektor, tu było coś, tu było niechlujnie, tu jest zła stabilizacja, więc będziemy sobie tak na bieżąco to omawiać. Jak będą oczywiście pytania, które się będą często pojawiały, no będziemy wszystko to zbierać do jednego worka i po prostu na przestrzeni 2 tygodni te pytania kumulować, o ile na przykład będzie dużo na dany temat, bo jak będą jakieś uniwersalne, no to będziemy od razu jakby rozpatrywać sobie ten problem. Natomiast jak był nieuniwersalny, to będziemy go i będzie się pojawiało, no to będziemy to zbierać do worka i z webinarze, tak? Wspólnym albo w live na Facebooku. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Będzie tak po prostu, że będziemy starali się dopasować do was, no, bo to szkolenie jest dla was przecież. Dobra. O, Tomasz ma dobre pytanie. Co sądzicie o podejściu typu robię miejscowym TG, nie działa, to robię suchej głowanie, nie działa, to zrobię piny, bo mnie bawi. Mnie też bawi. Mnie też trochę bawi. Jest to śmieszne. To miejscowe jest dobre, na przykład jakby się okazało, że zrobiłem TG, działa. Tak? Elegancko, no nie? To fajnie, to jakby wiecie, nie ma co przekombinowywać, tak? Bo my jesteśmy też osobami, które są za tak zwanym przediagnozowaniem pacjentów, czyli po prostu wyciągnięciem tylu wniosków, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Więc ma być, diagnostyka ma być, powiedzmy, dość obszerna, ale jednocześnie na tyle prosta, żeby móc wprowadzić terapię, która będzie skuteczna i zobaczyć, czy ona jest skuteczna, tak? I czy efekt się utrzymuje. Więc jak się da zrobić diagnostykę w ciągu 5 minut, no to trzeba z tego skorzystać, tak? Mhm. Jak się nie da zrobić diagnostyki w godzinę, no to trudno, trzeba poświęcić 1,5 godziny na to. Jak się nie da zrobić diagnostyki dobrej przez 2 wizyty, no to trzeba poświęcić 3. na nią i proszę na nią. Oczywiście przeplatać to być może jakimiś elementami terapeutycznymi. Jakąś próbą terapeutyczną, żeby, bo część żeby wiedzieć, na czym stoimy. No bo tak naprawdę też efekt terapeutyczny jest potwierdzeniem diagnozy, którą się postawiło. Nie? Tak. Część osób też myśli, że jest tak, że jakby jest proces, jest czas na diagnostykę, diagnostyka się kończy, zaczyna się terapia. I terapia się kończy, pacjent idzie do domu. Niestety to często, wiecie, się mocno przenika, bo jest taki tekst fajny, że badanie jest leczeniem, a leczenie może być badaniem. Mhm. I tutaj się trzeba zgodzić, czasami po prostu diagnostyką jest jakby taka próba naprawienia czegoś, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście to. A później próba na przykład popsucia tego, żeby zobaczyć, czy to nie jest jakiś, powiedzmy, bardziej złożony problem, czy nie ma jakiegoś bodźca wyzwalającego, ruchu wyzwalającego, dysfunkcję. Więc będziemy się właśnie bawić i przeplatać sobie to wszystko. O, Krzysztof pyta, z jakich metod będziecie czerpać poza PDTR? Oczywiście tworzycie coś wspólnego, ale to was inspiruje. Tutaj nie będzie w sumie nic z PDTR-u. Z PDTR nie ma nic, no. Nie ma nic, bo jakby, to jest wiecie, w ogóle jakby po DTR jakby ja jestem po kursie, jestem bardzo zadowolony z tego szkolenia, co tu by nie mówić. No, to samo. Oczywiście kilka rzeczy mogło być lepszych, ale jakby wiedza mnie, powiedzmy, zadowala i wykorzystuję ją na co dzień. Natomiast jakby no, stricte z metody PDTR nie ma nic. Jest dużo założeń z kinezologii stosowanej, na której też się opiera PDTR, ale jakby rzeczy, które stricte są zarezerwowane dla tego szkolenia, to no wiecie, my też nie jesteśmy złodziejami, żeby nie było. Więc jak to jest jakiegoś innego szkolenia, to my tam to nie podkradamy, tylko korzystamy z wiedzy ogólnodostępnej, tak, neurofizjologicznej, anatomicznej, więc jak ktoś chciałby po prostu nauczyć się pracować PDTR-em, ale szkoda by było, powiedzmy, funduszy i chciałby zrobić sobie neurobark, bo to jest jakby coś pomiędzy, no to nie. Część rzeczy tak, dlatego że akurat i PDTR czerpał bardzo dużo z kinezjologii stosowanej i my też bierzemy sporo z kinezjologii stosowanej, więc jakby to no, niektóre elementy mogą się wydawać podobne. Jeśli chodzi o dużo rzeczy, takich rozwiązań, też i badania, i leczenia, no to one są też zaczerpnięte z różnych metod w sumie. Z różnych metod leczenia, przede wszystkim nakierowanych na tkanki miękkie. Ale będzie dużo rzeczy, którym po prostu myślę, że osoby pracujące PDTR-em i twórca by powiedział do nas, że to nie może działać. Na pewno tak. Jasne, no to trzeba spróbować. No aczkolwiek nie? Działa. Aczkolwiek działa, więc tak to będzie wyglądało, więc będzie dużo zintegrowane, z PDTR-a nie będzie nic. Tak to mniej więcej wygląda. Jak chcecie rzeczy z PDTR-a, to trzeba iść na PDTR.
Proste. Tak, tak. Nie ma innych tutaj jakby pośrednich rzeczy. A czy coś ciekawego się pojawiło jeszcze tutaj? Czy mamy plan, ile będzie dzisiaj trwał live? No nie, bo wiecie, dzisiaj jesteśmy tak do pogadania przez godzinkę, no nie, mniej więcej. Jak będziecie chcieli nas słuchać o neurobarku, to będziemy wam mówić. I teraz tak, słuchajcie, z racji tego, możecie nam dać znać w komentarzu, ile tu jest osób, które jest już na liście naszej neurobarku, czyli po prostu już macie, a ile osób jest ewentualnie zainteresowanych, a my za chwilę wam powiemy mniej więcej, jak się do tego kursu przygotować. Oczywiście też dostaniecie maila, tak? Wszystkie osoby, które już będziemy po sprzedaży, tak? Będziemy mieli pełną listę, czyli będzie to w poniedziałek rano będziemy wszystko wiedzieć, już nie będziemy wtedy nikogo dopisywać, to wtedy po prostu dostaniecie informacje, może jak się przygotować ewentualnie bardziej, z czego tutaj czerpać wiedzę, ale powiemy sobie tu teraz, a później dostaniecie jeszcze ładną osobę, która zapisała ładną rozpiskę na maila. Natomiast tak. Kilka osób pyta o to, jak będzie wyglądał egzamin. Wiecie, i teraz tak, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo my, Hubert właśnie teraz testuje, bo wiecie, chcemy zrobić cały egzamin online, ale też nie chcemy spędzić godzinę z każdą osobą, w tym momencie mamy na przepytywaniu, bo to też nie wychodzi. Ale znaczy wiesz, no jakby to też jest fizycznie niemożliwe, bo w tym momencie właśnie mamy 280 osób na kursie. Jakbyśmy chcieli poświęcić każdy, na przykład, nie wiem, taki egzamin zrobić pół godziny, to się okazuje, że to potrzebujemy 140 godzin, no nie, żeby to zrobić. No jest to nie bardzo się jest da. To bardzo trudne do wykonania i tym bardziej trzeba się dostosować do ludzi, kiedy oni mogą, tak? I to by się okazało, że to by się ciągnęło rok. Więc prawdopodobnie będzie to dość skomplikowany test, który będzie obejmował wszystkie moduły i po prostu będzie tak, że będzie możliwość taka, że sobie ten test odpalicie tak naprawdę, kiedy chcecie i będzie ograniczony czas na pytanie i będą się przewijały, na przykład tych pytań będzie na przykład, nie wiem, kilkadziesiąt raczej, raczej więcej niż mniej, tak, bo chcemy, żeby rzeczywiście osoby, które posługują się jakby tego typu pracą, dobrze to rozumiały, więc test oczywiście będzie z wiedzy anatomicznej, która była na szkoleniu, neurofizjologicznej, fizjologicznej, biomechanicznej, ale też z logicznego myślenia, tak? Czyli taki ala case'y będą tam przedstawione i co byś teoretycznie zrobił i sobie zaznaczamy. Jednokrotnego jak to wyboru. Jednokrotnego wyboru. Aczkolwiek postaram nie wiadomo, się, żeby nie było jakiś super bo to za, nie, nie będzie proste. Od razu wam mówimy, że będzie trudny. Będzie trudny. I akcja jest taka, że po prostu dopiero jak ten, bo my jesteśmy placówką szkoleniową i tutaj mamy podpięte to pod placówkę szkoleniową cały ten kurs, więc wy ten kurs robicie i już przeszliśmy sobie go, dopiero dostajecie jakby informację, że można wtedy egzaminy sobie zdawać. Ten egzamin zdajecie, jak zdajecie egzamin, dopiero dostajecie certyfikat z tego ukończenia szkolenia, tak? I tak to wygląda. Więc no to nie są przelewki. Więc myślę, że to będzie, nie, jeśli chodzi o podchodzimy poziom. Podchodzimy do sprawy poważnie, bo generalnie zależy nam na tym, żebyście nie po prostu się przez niego prześlizgnęli i powiedzieli, że zaliczone. Więc można, żeby naprawdę się tego nauczyć. To będzie śmieszne, bo tego kursu online można go zaliczyć, ale nie zdać. W sensie zaliczyłeś go, bo też wiecie, bo byłeś. Akcja jest taka, że też będziemy mieli wgląd, ile tak naprawdę macie filmów obejrzanych i ile procent obejrzeliście. Więc jak się ktoś okaże, że o, to było trudne, nie znam tego egzaminu, to powiemy, ej, synu, przecież ty w ogóle nie obejrzałeś tych materiałów, więc jak chcesz na te pytania odpowiedzieć, więc wracaj i będziemy rzeczywiście tego pilnować. Więc myślę, że będzie. To jest case study. Dobra, fajnie. Dla ciebie może być. Tak. A Aleksandra, jak chcesz ujemne punkty, to też może być. Znaczy, ale jakby na przykład, jak nie ma problemu. To znaczy, my zrobimy tak, żeby było ciekawie, żeby było trudno, ale zobaczymy, jak to tam technologia nam pozwala, no nie? Więc tutaj mamy ludzi od technicznych aspektów, między innymi Hubert. Huberta możecie kojarzyć. Jak będziecie na webinarze w niedzielę, no to pacjent też będzie Hubert, bo ostatnio mu coś strzeliło w szyi i w plecach i stwierdzimy, że to będzie bardzo fajna sytuacja, bo zdałem sobie też sprawę, że jakbyśmy chcieli takiego pacjenta realnego, to myślę, że dużo osób mogłoby się nie zgodzić, jakby się dowiedziało, że to ogląda na przykład, nie wiem, 1000 albo 2000 ludzi. Bo wiesz, tutaj jednak świecisz gołą klatą na przykład przed 2000 ludzi, no nie? Komuś też może nie podobać tak specjalnie na żywo. O, tutaj czekaj, bo pojawił się pytanie na Instagramie. Czy egzamin można zrobić w innym czasie niż ten wyznaczony? Tak, bo on nie będzie taki wyznaczony na jedną konkretną godzinę, myślę, że wszyscy muszą przyjść ubrani na galowo. Na galowo i ma kamerkę odpalone? Nie, a my mamy nie, tak nie, spokojnie. Kiedy ekran na 300 tych okienek i widzimy, ej, co to za zdawanie w t-shircie? Idź, załóż coś ładnego. Tak. Sylwia się zastanawia, czy to nie jest za bardzo skomplikowane. Znaczy, jak nie za bardzo jesteś, nie, że nie jest fizjo i a czy, bo tak. Słuchajcie, to też nie o to chodzi. To nie jest tak. My nie mamy inspiracji ze studiów typu, że zrobimy taki egzamin, żeby wszystkich udupić i po prostu nikt go nie zda. To totalnie też nie o to chodzi. Egzamin można sobie poprawiać. Egzamin jest
Generalnie tak naprawdę dla was, żebyście też wszyscy się upewnili co do tego, że na pewno kumacie temat. My nie mamy też żadnego w tym interesu, żeby kogoś udupić i po prostu, żeby nie mógł tego poprawić i tak dalej. Będzie to można przecież poprawiać. Ale nie będzie też wiedzy, która wychodzi poza szkolenie. Nie, spokojnie. Tylko to, co było powiedziane tymi bądź tymi ustami, tak, będzie na jakimś wykresie, no to tylko będzie to, co było na egzaminie. Więc jak ktoś obejrzy to ze zrozumieniem, no to spoko, no to macie zaliczone, tak? Done, zrobione. Rozumiecie to i jest okej. Okay. Zrobiliście wszystkie prace domowe, utrwaliście sobie, bo prace domowe to są też takie, że one utrwalają cały ten kurs, więc jest załatwione i koniec. Tak, także można poprawiać ile się chce. Nie, bo to będzie taki fajny egzamin. Słuchajcie, my chcemy wam pokazać, jak może fajnie i dobrze być przeprowadzona nauka online. Zobaczycie, bo to jest dla nas taki challenge, bo jakby my sobie postawiliśmy za zadanie i zrzuciliśmy sobie takie twierdzenie, że kurs online może być w wielu aspektach lepszy niż stacjonarny. Jak oglądaliście Neurofreaki na ten temat, to wiecie, że takie słowo padło i się trzymamy tego i chcemy zrobić ten kurs, żeby on był lepszy. Oczywiście wiadomo, że kurs online mają swoje minusy, bo nie można dotknąć kogoś, ja nie mogę kogoś trzymać za rączki, pokazać mu, że patrz, to musi być taka siła przy teście. Ale myślę, że jak się to dobrze wytłumaczy, to on może być równie wartościowy, tym bardziej, że możecie do tego materiału wracać często. Możecie mieć interakcję z innymi uczestnikami, kiedy chcecie. Możecie pytać nas, możemy tutaj wspólnie na webinarze odpowiadać, więc jest wiele aspektów, które będą lepsze na tym kursie niż na kursie stacjonarnym. Chcę wam to pokazać i chcę pokazać wam, że egzamin też mogą być fajne. Więc to nie będziecie mieli traumy, powiecie, kurde, dzięki wam, zmieniłem zdanie egzaminie. Teraz w ogóle, jak słyszę słowo egzamin, to się cieszę, bo w końcu będę mogła sprawdzić swoje umiejętności. Tak. Więc tak to wygląda. My też byliśmy na studiach i też mieliśmy traumy z egzaminów. Adam, dla ciebie nieprzygotowań będzie zero, bo ty jesteś zawsze dobrze przygotowany, znamy się nie od dziś. Dobra, słuchajcie, jakbyście chcieli się przygotować, co tu zrobić? Oczywiście tak, co tu będziemy poruszać? Będziemy oczywiście cały czas kombinować sobie w kontekście... Czekaj jeszcze, pyta się ktoś na Instagramie, czy to szkolenie ma sens dla niepracującego studenta? Wiesz co, no generalnie fajnie by było, gdybyś miała przynajmniej możliwość na kimś się uczyć, czyli kogoś sobie z domu przygarnąć i po prostu na nim testować to, co sobie robisz na bieżąco. Mm-hmm. No i później po prostu wykorzystywać tą wiedzę, nie? Więc no, tak to wygląda. Bo tak, zobaczcie, jesteście załóżcie niepracującym studentem i stwierdzacie, znaczy wolelibyśmy, żebyście mieli jakieś tam źródło dochodu, byłoby fajnie jednak, no nie? Lepiej jednak zapłacić za... Ja jestem zwolennikiem, że fajnie spłacić za kurs za swoje pieniądze, nie za pieniądze mamy, jest lepiej trochę. Takie mam zdanie? Masz takie zdanie też? No generalnie tak. Generalnie tak. Generalnie ogólnie powiem wam, że fajnie wydawać swoje pieniądze. No to jest najlepiej, ale to już jak są pieniądze banku, to też się tak średnio wydaje. Lepiej wydawać swoje pieniądze. I tak ten kryzys to pokaże, to najlepiej wydawać swoje pieniądze. Było. I teraz tak, jesteście sobie takim niepracującym studentem, no i tam macie swoje oszczędności, zwrócicie, że o, dobra, zobaczę, bo kurs online, chłopaki z Projekt Master robią dobre, fajne rzeczy, więc kupię sobie. No i kupicie sobie ten kurs Neurobark. No i macie ten kurs i się okazuje, że tu jednak trzeba ćwiczyć z ludźmi. No to tam macie, wiecie, możecie wykombinować kogoś już i sobie z nim ćwiczyć, ale tak naprawdę macie dostęp przez rok, więc tak naprawdę możecie wrócić do tego kursu, możecie przebrnąć przy swojej całej wiedzy teoretyczną, która tu jest, a później zdać sobie ten egzamin, jest wszystko fajnie, cieszyć się, a później jeszcze macie pozostałe kolejne 10 miesięcy, bo ten kurs będzie trwał 2 miesiące, na to, żeby tą wiedzę później wykorzystać i jednak znaleźć sobie kogoś. Myślę, że jak zaproponujecie kogoś, że hej, naprawię ci bark, kładź tutaj, no to pewnie tych osób, i zrobię to bezpłatnie, to tych osób będzie zainteresowanych pewnie znaczna ilość rodzin i znajomych i możecie sobie na nich ćwiczyć i później po roku macie naprawdę bardzo fajną wiedzę. Co się stało, Krzysiek? Tak. Maciek, spójrz w telefon, Messenger pod Grzesiek. Czekajcie, bo tu Grzesiek coś nam spamuje. No dobra. Coś nie działa, nie pewnie. No spoko. A co Grzesiek powiedział? No to tak, ale Grzesiek, jesteśmy na bieżąco z pytaniami. Co? Grzesiek pisze tylko, żebyśmy powiedzieli, że certyfikat jest online, a zaświadczenia
te druki ministerialne tak. są pocztą. Pocztą. Dlatego tak. też, jak zapisaliście, słuchajcie, bo jak się zapisywaliście na kurs, albo się będziecie zapisywać na kurs, to tam też jest taka, no, dla niektórych może dziwna informacja, że my chcemy od was jakieś dane większe, was adres, no oczywiście jest to nam potrzebne, jesteśmy placówką szkoleniową z ramienia Ministerstwa Edukacji Narodowej, to brzmi bardzo dumnie i po prostu potrzebujemy do druku menowskiego. Nie Menowskiego, sorry, do druku Centrum Kształcenia Ustawicznego waszych danych, no i później chcemy też wam je wysłać, więc stąd takie pytania. No, tak, ale to wszystko po zdanym egzaminie, aczkolwiek certyfikat po zdanym egzaminie, a zaświadczenie też chyba po egzaminie jest. Chyba też nawet nie zdałeś. Zaświadczenie jest na pewno po egzaminie. To jest chyba nawet wymagane teraz przez... Grzesiek się wykaże zaraz. No, zaraz tak, zobaczymy. Zaraz Grzesiek to sprawdzi. No. On się zaraz dowie i nam powie. Dobra, co tu ciekawego się pojawiło? No fajnie, NEMTG w listopadzie. Były pieniążki, mamy, to wszystko się zgadza. Fajnie, elegancko. Dobra, słuchajcie, więc jak chcielibyście się przygotować, to tak, po pierwsze... Cała anatomia kompleksu barkowego. My będziemy o niej mówić, będą wszystkie struktury mięśniowe, stawy, więc będzie to powtarzane na kursie jeszcze raz, ale żeby tak naprawdę, wiecie, to taką wiedzę na kursach fajnie się nie jest ona po prostu dla was nowa, stricte, tam będzie oczywiście i tak dużo wiedzy nowej dla was, ale jak ona jest już taka gdzieś tam znajoma trochę, tak, że już tam kojarzycie coś z tym kompleksem barkowym, wiecie o co chodzi, więc naprawdę cały staw ramiennopadkowy do ogarnięcia, jakbyście to zrobili, byłoby super, więc zadłowo, stawowo, mięśniowo, cała łopatka i gdzieś tam jeszcze zahaczenie o tułów, tak, czyli o ten cylinder brzuszny, bo też będziemy sobie go omawiać, czyli cały kompleks staw ramiennopadka tułów, fajnie jakbyście gdzieś tutaj zahaczyli i się przygotowali i tak naprawdę jak zobaczycie sobie całe to szkolenie, Neurobark, to tam macie rozpiskę i tam są wszystkie struktury mięśniowe, które będziemy sobie omawiać i które będziemy sobie badać. Więc dobrze byłoby, żebyście znali tak naprawdę już wcześniej, żeby było to znajome dla was, cała anatomia funkcjonalnych struktur, czyli umieszczenie, przebieg, unerwienie, też może przy tym będziemy sobie o tym jeszcze mówić, czyli przebieg, włókien, przyczepy, unerwienie i fajnie, żebyście mieli to taką wizualizację 3D, tak? Czyli na przykład my bardzo mocno polecamy wam atlas typu Complete Anatomy 2018. My z niego korzystamy, jest spoczko. To jest jedyny atlas 3D, którego korzystamy. No jeszcze z tego drugiego czasami korzystam, ale on ma swoje inne zalety, aczkolwiek raczej opowiedz na... o nich. On bardziej tak stawia na taką anatomię systemową. Aczkolwiek pod to, co my będziemy robili, raczej przyda się bardziej Complete. Tak, bo on tam bardziej tak stawia na fizjologię, na to, że możesz sobie na przykład włączyć jakiś jeden region. Mhm. Czyli chcesz na przykład cały układ endokrynny i on ci tak ładnie wszystko tam z niego tak wyciągnie, ale cały system albo cały jakiś segment ciała. Mhm. Aczkolwiek na to, co my robimy, raczej ten komplet. I szczerze mówiąc, dużo częściej z niego korzystamy. Tak na co dzień. Raczej to jest fajniejsze. Dobra, możemy trochę powiedzieć o tych wszystkich... Skończmy w takim razie jeszcze z tym, czyli była anatomia funkcjonalna. Jak chcecie anatomię funkcjonalną, czy anatomię to nie będziemy wam polecać książek, pytać o atlasy. Jeśli chodzi o tak szybko atlasy, to my korzystamy z Prometeusza jako taka podstawa. Tutaj akurat pierwszy tom jest wystarczający, jeśli chodzi o struktury mięśniowe. Korzystamy jeszcze z atlasów, na przykład jak nie chcecie wydawać telekas na Prometeusza, to korzystamy z Gilroya czasami. To jest taka powiedzmy trochę tańsza wersja od Medfarmu. Korzystamy na przykład z Granca też czasami, to też jest spoko atlas i czasami korzystamy z Mura, bo tam jest trochę tej kliniki, no i oczywiście opis z Bochenka też może być spoko. Więc to teraz, z których my korzystamy, no i ten komplet anatomii to jakby anatomia zamknięta. Jeśli chodzi o funkcjonalną anatomię, to jest książka do anatomii funkcjonalnej, też jest spoko, tak? Aczkolwiek jak ktoś ma taką wizualizację i tam popatrzy sobie na struktury i wie jak to wszystko działa i trochę ma pojęcie o taśmach anatomicznych, no to nie jest ona potrzebna specjalnie. I jeszcze chodzi o biomechanikę, to my z biomechaniki korzystamy stawowej tylko z Kapandziego. I ona jest wystarczająca. No tam jest dobrze opisana. Więc tam atlas, właśnie część poświęcona kończynie górnej i obręcze barkowej, wystarczy, jest spoczko. Mhm. No dobra. Teraz do ciebie. Tak, jeśli chodzi o taką neurologię, to co my potrzebujemy. Nie jest tego tak bardzo dużo, jakby się to mogło wydawać. Z takich książek to polecam tak, oczywiście tą neuroanatomię czynnościową i kliniczną. Cyk.
łatwo dostępna, wszędzie jest chyba ta książka. Jest spoko i jakby z niej to trzeba będzie sobie przygotować przede wszystkim informacje o fizjologii bólu, o bólu receptorowym, o układach czucia, troszeczkę o motoryce, jak mózg tym zarządza. Co jeszcze? O odruchach. Na pewno odruchy typu właśnie odruch ucieczki, w ogóle odruchy rdzeniowe, odruchy autonomiczne. To sobie trzeba będzie przygotować i generalnie w tej książce to wszystko jest. Całkiem fajny jest atlas ten neuroanatomii i neurofizjologii Nettera, aczkolwiek to podaję raczej jako ciekawostkę, bo tu jest bardzo dużo tego wszystkiego, aczkolwiek my nie będziemy bazowali też na wszystkich możliwych szlakach przewodzenia informacji w naszym ciele, bo to są rzeczy, które teoretycznie fajnie wiedzieć, aczkolwiek one nie będą się mocno... Nie, one się w ogóle nie będą za bardzo przekładały na to, co my robimy. Taśmy? Nie taśmy, tylko już na przykład te informacje o szlakach, no nie wiem, tych podwzgórzowych, jeszcze, powiedzmy, tak dalej. Jeszcze nie. Niekoniecznie. Może w przyszłości, no nie? W przyszłości na razie sobie... Przede wszystkim odruchy autonomiczne, odruchy rdzeniowe. To znaczy tak, jak ktoś będzie o tym wiedział i by się zapytał na grupie, to wtedy tak, dostanie informację. Lepiej wiedzieć. Ale mówię, żebyście jakby nie byli przerażeni, to absolutnie nie trzeba wykuć ani jednej, ani drugiej książki jakoś tam mocno, żeby sobie z tym poradzić. Tak jak mówiłem, przede wszystkim odruchy autonomiczne, odruchy rdzeniowe i informacje o fizjologii i patofizjologii bólu, przede wszystkim tego receptorowego. Czy polecił swoją ulubioną książkę do fizjologii znowu? No oczywiście. Fizjologia, podejście zintegrowane, spoko. I ona w dodatku tak. No kto tak. W ogóle wydawca tej książki? Ona w dodatku... Nie mam zielonego pojęcia. PZWL. PZWL, no to PZWL. Proszę tak. Teraz przedstawiciela firmy PZWL o to, żeby się zgłosił i po prostu, żebyśmy dali mu, wystawili mu fakturkę. Tak, bo my po prostu zawsze polecamy tą książkę i niestety... Metwar powinien też nam bulić kasę. Też. Ale też nam nie buli kasy. Nie buli nam kasy, no. No szkoda. No, ale powinni, trudno. No ale to no, może dogadamy się kiedyś. Jest tak jest. Generalnie tak, niezmiennie też zawsze polecamy taśmy anatomiczne. Będziemy troszeczkę mówili o różnych koncepcjach taśmiowych. Nie aż tak dużo, ale nie dużo, aczkolwiek w ogóle tak czy siak. Nawet jeśli w oderwaniu od kursu, to tak czy owak generalnie polecamy. To jest książka, na przykład jesteście osobami, wszyscy terapeutami, którzy nie lubią czytać. Nie lubią czytać, to ta książka jest spoko, bo można ogarnąć bardzo dużo nie czytając. Są na tyle fajne obrazki, tak. Więc to jest... W dodatku ja mega szanuję to, jakby tą narrację Majersa. On wszystko to tak opisuje, jakbyście siedzieli sobie z ziomeczkiem przy browarku, tak. Piąteczek wieczorem i on wam po prostu mówi, wiesz co mordo, opowiem ci coś fajnego o anatomii. I po prostu wam tak opowiada takie różne fajne rzeczy, także to jest spoko. Jest okej. Okay. No i oczywiście... A, dobra, Prometeusz już był. Także elegancko. I tak, to by było na tyle. Ale wiecie, jakby się okazało tak, że nie przeczytacie tego, to też się aż nic złego nie stanie, tak? Nie, no bo oczywiście wszystko jest... wszystko to, co trzeba umieć, to jest w materiałach szkoleniowych. Tak. Aczkolwiek jak sobie też poczytacie coś... Po prostu. No tak, ale jak sobie po prostu poczytacie coś na ten temat, będziecie mieli szerszy ogląd, to na pewno pomaga lepiej skumać temat i po prostu też pomaga przełożyć tą wiedzę na inne obszary ciała na przykład. O. Więc moim zdaniem zawsze jest tak. Lubię się uczyć, więc mówię, że lepiej zawsze wiedzieć niż nie wiedzieć. Dobra. Ktoś tam pytał, wiesz co, to może my po prostu to wszystko... wiesz co, ja myślę, że zrobimy z tego tak. Pewnie zrobimy z tego taki szybki wpis na bloga jutro. Co ty na to? Dobra, no tak, bo tutaj jest dalej więcej pytań, żeby więc, to powtórzyć. Słuchajcie, jak jutro sobie odpalicie projekt Masaż na blogu, to będziecie mieli właśnie wpis. Tam będzie ten film, bo też go wrzucimy na YouTube'a i tam będzie, właśnie tak wrzucimy na YouTube'a, będzie tak wyglądał film na YouTube'ie, podacie? Wow. No podoba mi się. Nie nawet wiem, będzie spoczko. Fajnie. Będzie nawet dobrze wyglądać. Fajnie tak wygląda, ciemniej po bokach, no, jaśniej jest na środku, spoko, więc będzie ten wpis, będzie tam film i będą po prostu książki wypisane, więc jak jutro wejdziecie tam powiedzmy w jakichś godzinach popołudniowych, to już będzie zrobione, więc tak się możemy umówić. Ktoś jeszcze pytał, czy będą jakieś inne kursy online oprócz Barku. Tak, mamy taki pomysł. Nie wszystko, co robimy, da się przerzucić w wersji online, więc pewnie będzie wszystko, ale... Powiem wam, że my wiedzieliśmy, że jakby
że to jest coś fajnego, więc prawdopodobnie nie chcę wam zdradzać tematów, ale za jakiś czas pewnie też będziemy musieli pewnie odpocząć po tym kursie trochę, bo się trochę tam zarobimy mocno tutaj, jak widać, więc będzie pewnie inny temat, może inne części ciała. No tak, na pewno chcemy zaangażować inne osoby, żeby nasi inni instruktorzy trochę wzięli na klatę i coś fajnego z nami porobili. To jest na pewno, więc musimy do nich tutaj się odezwać i zaproponować coś takiego. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. Oni jeszcze o tym nie wiedzą. Myślę, że wiecie prędzej niż oni. To, ale jest szansa, że część z nich tutaj siedzi, więc oni pewnie już teraz wiedzą, że mówią, chłopaki, coś chcą ze mną zrobić, fajnie będzie. Marcin na bank z nami jest. Marcin Zarzębłowski. Marcin, szykuj się tutaj, bo będzie fajnie. Plus, no oczywiście my mamy trochę innych fajnych elementów do rozpracowania, więc na pewno zostało nam bardzo dużo wiedzy, którą możemy przerzucić do internetu i pewnie jakiś kurs wystartuje, ale to ja bym nie liczył specjalnie przed jakoś wakacjami, jeśli chodzi o kolejny kurs taki, bo my jak się wiecie zabieramy za coś, to będzie to konkret. Musi być zrobiona igła. Możliwe, że będziemy startować za jakiś czas takimi webinarami, ale trochę dłuższymi i trochę bardziej z pacjentami. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale to na razie... Zobaczymy, na pewno nie zostawimy was głodnych wiedzy samych sobie. Tak, Neurobark jest naszym takim dzieckiem teraz, musimy je dopieścić, wychować odchować. I dopiero jak pójdzie do gimnazjum. No nie, no powiedzmy, jak już będzie chodziło i także on jest w stanie ogarnąć się same trochę, to dziecko, to wtedy pomyślimy sobie o jakimś tutaj, o braciszku, no nie? Dla Neurobarku. I będzie neuro coś tam. Neuro, bo oczywiście będziemy dalej w tym temacie iść, bo jest nie tak, że temat właśnie terapii nerwomyślowej wyczerpaliśmy na barku, broń Boże, taki kurs to byśmy mogli napłodzić przynajmniej 6-5 teraz. Tylko powiem, że wyprodukowanie powiedzmy 5 razy jakieś 550 filmów. Ja bym znienawidził wtedy tą pracę naszą piękną tutaj. I Mazy już nie ma. Maciek jest nie na czasie gimnazjalistów, już nie ma, nie wiem, czy o tym wiesz. Nie masz dzieci, więc... Za stary jestem już na takie tematy. Dobra. Pytanie jeszcze jakieś, co tam się będzie działo? Ja sobie zrobię taką szybkie notatki, więc zobaczymy, przebrniemy przez nie teraz. Tylko oczywiście gdzieś się zapisam tutaj na prawdopodobnie pulpicie. Maciek, powiedz mi, czy widzisz tutaj to? Tak, notatki takie, co dzisiaj na szybko pisałem. Tutaj opisz kolej na stronę. Nie, o mnie nie, Neurobark nie, Mazlemogich nie, live. Nie? To taki kurde. Powiem ci, nie że... Nie ma więcej plików. No, właśnie, to jest śmieszne. Czy to jest w takim w Wordzie, jak odpalę sobie Worda, to będę miał ostatnie pliki? Być może. O, patrz, widzę. O. Z okazji Świąt Wielkanocnych. Świetnie. Chyba nie. Dobra. Nie było. Mhm. Ale fajna sprawa. No to fajnie. No, spis treści MTG nie live? Też nie. To był taki ten... O, co? O, proszę, mam wszystko. Czat. Widzisz, patrz. Pięknie. I jest wszystko git. Okay. Dobra. O. A nie, większość powiedzieliśmy. Nawet chyba wszystko. Chyba wszystko. Tak. Jest. Elegancko, słuchajcie, więc myślę, że... Wiesz co, ja bym tak tylko chciał jedną taką dygresję puścić. Taką już jakby trochę niby nie na temat, bo zrobiliśmy też taką trochę akcję. Mówiłem o tej grupie, wiesz? Mówiłeś? No, na początku. No wiem, ale tak... To czekaj, to jeszcze tak, pomyślmy sobie w kategoriach. Słuchajcie, dajcie nam jeszcze jakieś po prostu szybka akcja z pytaniami, dosłownie 5 minut i potem przejdziemy sobie do naszego tutaj drugiego takiego tematu. Dobra. I myślę, że to też będzie fajne. No, więc ja już trochę nie mogę doczekać, bo powiem wam, że będziemy mieli, w tym momencie mamy nagrane połowę szkolenia. Czy ponad? Ponad połowę szkolenia, do startu szkolenia, bo też chcemy taki zostawić tutaj luz, żeby ewentualnie zostawić sobie dodatkowe miejsce na rzeczy, które pojawią się w trakcie szkolenia. Że jak się coś w trakcie szkolenia pojawi, to myślę, pyk, do samego modułu. Super. Cyk. Takie rzeczy. Więc nie chcemy wszystkiego naprodukować od razu i będziemy już praktycznie za 2 tygodnie mieli nagrane praktycznie wszystko. Będzie super. Będziemy mogli się poświęcić wam do tego, żebyśmy tutaj razem za rączkę ten kurs przebrnęli. Brzmi jak plan. Brzmi jak plan. Bardzo mi się podoba ten sposób tutaj bycia. I fajnie, że jesteśmy pierwsi jako osoby, które tego typu szkolenia robią, bo wydaje mi się, że jak popatrzycie sobie za pewnie 2-3 lata, to może być to taki częściowo standard w uczeniu. Bo powiem wam, że jeśli chodzi o... To też jest ciekawy teraz moment, jeśli chodzi o szkolenia online, dlatego że jakbyśmy ten kurs, bo my te plany na ten kurs, to już nam chodziły z rok,
że zróbmy dobre szkolenie online, tak jak to powinno wyglądać. I już tak rok nad tym myśleliśmy, nad tym kursem. I oczywiście nie było czasu i to, że teraz nie możemy prowadzić szkoleń stacjonarnych, pracować z pacjentami, to nam dało możliwość, że możemy usiąść na tyłku i te szkolenie zrobić, więc dlatego teraz, bo niektórzy nam mówią, kurde, ale to teraz ja nie pracuję, abym pracował, to ten kurs... Jakby wszyscy normalnie pracowali, to kurs by nie było dalej. I powiem, że to jest jakby jedna rzecz, bo po prostu możemy fizycznie usiąść i zrobić wielkie szkolenie, bo nie chcieliśmy takiego małego webinarku robić i tyle, tylko chcieliśmy po prostu pierwszy zrobić taki potężny, konkretny kurs w sposób, który nikt jeszcze kursu fizjoterapii nie zrobił. A druga sprawa to jest taka, że jak my byśmy ten kurs zrobili i powiedzmy nie byłoby takiej sytuacji, że jednak ludzie chcą się uczyć online, bo wszystko działa normalnie, to byśmy dostali po prostu na początku od naszej terapeutycznej branży, bo ja pamiętam, że była taka nagonka duża na takie kursy online'owe i no pewnie by skończyło to się kiepsko. Pewnie byśmy rzeczywiście byli dość mocno krytykowani, ale z racji tego, że sytuacja wygląda jak wygląda i ludzie sobie mogą siedzieć w domu i nie można iść na szkolenie stacjonarnie, a jednak fajnie byłoby tą wiedzę przyswajać i każdy by chciał się czegoś ciekawego nauczyć, to jest takie ogólne przyzwolenie na to, że to jest dobre. Że dobra, okej, no to sobie robicie te kursy i tak naprawdę ludzie zaczęli robić takie kursy nawet krótsze i się okazało, że to jest nawet fajne. Mhm. I że ja kurde tak, z tego szkolenia co? Mogę rzeczywiście wynieść dużo i tak naprawdę się okazuje, że zarówno instruktorzy, jak i studenci, czy tam słuchacze widzą naprawdę taki duży potencjał w tym, bo jest taka część wiedzy, którą rzeczywiście można łatwo sobie przekazać. To nie jest oczywiście, wiecie, szkolenie dobre dla osób, które nie dotykały nigdy nikogo i na przykład były z masażu po prostu, na przykład dla... chcesz się przebranżowić, straciłaś pracę w kryzysie, kurs masażu online, naucz się. Nie, wiedza nie wymagana żadna. No to będzie ciężko zrobić coś takiego. Nie to, że to nie jest możliwe, ale to będzie bardzo ciężkie zrobienie. Trudne. Natomiast jak tutaj my sobie jakby docieramy do osób, które mają już styczność z ludzkim ciałem i gdzieś tam podstawy tej wiedzy terapeutycznej, trenerskiej, masażowej mają, to spoko, to możemy sobie coś takiego zrobić. Więc właśnie to jest okres, że nie ma lepszego czasu na zarówno bycie po naszej stronie, czyli instruktorów, jak i bycie po waszej stronie, czyli słuchaczy i wszyscy wiedzą, że to jest ok. I to jest jedna z nielicznych opcji, gdzie można fajną wiedzę przytulić. I jeszcze ogłoszenie tutaj, to też możecie swoim ziomkom, znajomym powiedzieć, albo jak wy nie wiecie, to jest link. Teraz w komentarzu Grzesiek ładnie wam wrzuci go jeszcze raz. Nie wiem, czy zapisaliście się, ale jest ostatni webinar dotyczący właśnie tego typu zagadnień, aczkolwiek pewnie odpłyniemy trochę, bo nie będzie tylko o kompleksie barkowym, na pewno, bo Hubert nie zgłaszał takich problemów żadnych z kompleksem barkowym, więc będzie ogólna praca po prostu, jak my pracujemy, jak pacjent organizujemy, co my robimy. Ludzie, którzy są na Norbarku, dostaną tych szkoleń więcej takich, takich zagadnień, natomiast... Co? No nic, tak się spojrzałeś na mnie, że mówię jakieś heretyczne rzeczy. Nie, jest okej. I jest właśnie link, o Grzesiek właśnie wrzucił, dzięki Grzesiek, właśnie z webinarem, gdzie będziemy po prostu pracować ładnie podpięci, pod bezprzewodowe mikrofony krawatowe. Mam nadzieję, że będzie ładny obraz lustrzaneczki, będzie wszystko cacy i będziemy po prostu we dwóch wspólnie teorię i praktykę poruszać na pacjencie, więc ja już nawet nie mówiłem ci jeszcze, mam plan, jak to mogłoby wyglądać. Wow. Prawie, że mi się śniło. Dobra. Więc myślę, że będzie dobre, bo też będziemy robić taki webinar, jakiego nie widzieliśmy do tej pory. Jakiego nie przeżył nikt. I mam nadzieję, że przeżyjemy go dobrze i jesteśmy przygotowani praktycznie pod kątem technicznym już naprawdę nieźle. Już teraz wszystkie nasze niepowodzenia, które miały miejsce, utwierdzają nas tych, że w końcu zrobimy go dobrze. I w końcu wiedzą ludzi, wow. I teraz jest w ogóle czat, bo na tym webinarze chyba zapisanych jest 1000 osób, a wpuściliśmy informację wczoraj w nocy. Więc ja myślę, że nas czeka taka grupka 1500-2000 ludzi prawdopodobnie, więc będzie mega. Czat. Mega. I to chyba było tyle. To jakieś pytanie jeszcze padło, coś ciekawego widzisz? Tak, Tomasz się pytał, czy są przypadki, w których mimo, że pacjent nie czuje poprawy, to kierunek terapii jest dobry, a pacjent po prostu potrzebuje więcej wizyt. Mam na myśli na przykład przychodzi Achilles. Zabawne z tym Achillesem. Ale wiesz co, generalnie tak, bo to nadal to, co robimy, to nie jest Hogwart. To nie jest magia, nie jesteśmy uzdrowicielami takimi, którzy po prostu ktoś pacjenta wnosi na noszach, a my go tam po prostu zrobimy mu solidną neurodiagnostykę, uderzymy go tam raz z palcem w łokieć i on po prostu wstaje i biegnie. To po prostu nadal wszystko to, co robimy,
Ta diagnostyka i ten sposób badania i leczenia polega przede wszystkim na tym, żeby troszeczkę skrócić nam tą drogę, czyli może być tak, że zaoszczędzimy sporo czasu na badaniu w trakcie jednej wizyty, ale też możemy po prostu znacznie ograniczyć ilość wizyt, jakich pacjent potrzebuje, aczkolwiek raczej jakby mi ktoś powiedział, że zna taką metodę, że po prostu pacjent przychodzi na jedną wizytę i jest po prostu wyleczony, to ja po prostu za bardzo w to nie wierzę. Nie, nie, nie. Nie ma takiej opcji, więc tak, oczywiście zawsze jest tak, że po prostu pacjent potrzebuje kilku wizyt, aczkolwiek będziemy mieli już jakieś takie, tak, żeby sprawdzić, czy kierunek jest dobry, jak najbardziej. Będzie nam się już po dosyć nawet krótkiej pracy część struktur będzie się normotonizować. Pacjent nie zawsze od razu czuje, że na przykład jest poprawa w samych dolegliwościach bólowych, bo to jest też związane z samą fizjologią bólu. Ej, wiesz co? Aczkolwiek układ nerwowy już da znać, że ten kierunek jest dobry. Na podstawie testów mięśniowych. Tak. Wiecie co, zrobimy sobie taką sytuację, że tylko powiemy teraz, bo tak jeszcze po chwilę sobie pewnie pogadamy. Wyłączymy na Instagramie tutaj. Mm-hmm. Słuchajcie, jak jesteście na Instagramie, to nie bójcie się, my to wyłączymy i możecie dołączyć, bo nam się kończy czas, bo gadamy już godzinę. Więc będzie taka chwila przerwy tutaj. Tak, ale Facebook jest dalej, więc słuchajcie, chwilka tutaj. I jak ja chcę tutaj dodać coś, dodać do relacji i mogę kolejne odpalić. Tak, nie wiem, czy nie chciałem ryzykować. Mhm. Okej. Okay. Nie chciałem ryzykować, że nam się tutaj wypadną ludzie. Dobra, wszystko jest cacy. Wiecie co, ja powiem taką ciekawą dygresję, bo myślę, że to odpowie nam wasze... Ja mam tak zawsze nadzieję, że to odpowie na pytania ludzi, ale czasami jest tak, że jesteśmy jeszcze w większym dole tutaj, przysypani ziemią. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że tak, bez względu na to, jakie ma wyniki terapeutyczne w gabinecie, na pierwszej wizycie, to czy pacjent po prostu jest razem ze mną, jesteśmy super podnieceni, że po prostu mamy efekt wow. To rzadko się zdarza, ale mam taki, że po prostu... Jak miałem tylko pacjentkę typu przyszła do mnie, i po prostu terapia, zrobiliśmy diagnostykę, wywiad, trwa pół godziny, tutaj testy. I później po prostu ona miała jakiś problem fajny, była w stanie wygenerować ból konkretno, nie? No mówi, że była u tylu terapeutów i tak dalej. No i ja po prostu tak zbadałem sobie, okazało się, że po prostu ma problem bardzo odlegle, bo to było tak, że ona miała problem z barkiem, a problem tkwił po tej samej stronie tam w okolicy tarczy biodrowego, znalazłem sobie jakieś takie miejsce. Chwilę tam jej pogmerałem, zrobiłem, okazało się, że nie ma problemu, ona wstaje i mówi... No, bez jaj. Babka taka, to było śmieszne, nie? Taka poważna, bo mówi, no, bez jaj. Naprawdę? I co, koniec? Ja mówię, no, a mogło tak być, no nie? Ale jak to jest możliwe, że ja chodziłem tyle razy, nikt mi nie pomógł, a pan po prostu pogmerał za chwilę kciukiem przy okolicy biodra i co, już koniec? I nigdy nie miał takich efektów terapeutycznych. Ile to trwało? Po co ten wywiad pół godziny, jak pan według buta? Po to, żeby w ogóle wiedzieć, co zrobić. Tak. I słuchajcie, bez względu na to, czy macie super efekt terapeutyczny, one się zdarzają rzadko, tacy pacjenci są rzadko. Czy macie taką uczciwą pracę, czy macie tak naprawdę, nie macie poprawy terapeutycznej, to zawsze są trzy opcje. W sensie, jak pacjenci pytają się, co dalej, tak? Zawsze po pierwszej wizycie pan się pyta, co dalej? I mówię, tam proszę pana, opcje mamy trzy. Po pierwsze, najczęściej to dotyczy osób, które mają jakikolwiek efekt, no nie? Tam 70, 50 czy 10% poprawy. Po pierwsze, nic się nie zmieni. W sensie, że, znaczy tak, wypracowaliśmy sobie jakiś efekt, pacjent wraca do domu i to tak zostaje. I mamy ten ileś procent do przodu, czy to 70, 50 czy 10. I jest fajnie, bo później mam kolejną wizytę i te wizyty nam się nakładają na siebie i jest super, no nie? Dobra, to jest pierwsza opcja. I ta opcja się zdarza rzadziej. Że brniesz zawsze do przodu i twój proces terapeutyczny to jest tylko ciągła linia, która cię unosi do samego zdrowia. To się zdarza rzadko. Częściej jest tak, że wypracowałeś jakiś efekt, to dotyczy pacjentów, którzy macie jakiś taki efekt trochę lepszy, nazwijmy to, ale to nie musi być efekt bólowy, tak? To może być tego, że pacjent ma lepszą kontrolę motoryczną, poprawia się stabilizacja, poprawia się zakres ruchu, poprawiły się reakcje nerwowo-mięśniowe. Coś się poprawiło i poprawiło się, pacjent wraca do domu, to się trochę cofa i przychodzi do was na samą wizytę i przykładowo, jak po pierwszej wizycie miał 50% poprawy, to przychodzi do was i mówi, że
No, było 50% poprawy, ale teraz zostało tak 30%, no nie? Mówicie, super, ale to i tak no jest dobra, do przodu, tak? Czyli idziemy do przodu, trochę spadliśmy, ale dalej będziemy się do przodu. Czyli to się kolejna wizyta nam się nałoży i znowu będziemy mieli lepiej, potem patent przyjdzie i powie, że no było tak naprawdę względem pierwszej wizyty, po drugiej 70% poprawy, ale teraz mamy 50%, no nie? No fajnie, idziemy cały czas do przodu, tak? I to są dwie opcje, które są najlepsze, tak? Że idziecie do przodu, albo idzie do przodu tak cyk, albo po prostu tak sinusoida, i idziecie, no to ta druga opcja jest najczęściej w gabinecie. A trzecia opcja jest taka, że robicie sobie terapię, macie nawet jakiś progres terapeutyczny, coś tam się poprawiło, pacjent wraca do domu, chwilę pofunkcjonuje i jest tak samo źle jak przed terapią, albo jeszcze gorzej. To się zdarza też dość rzadko, ale są tacy pacjenci, to nie będziemy was oszukiwać, że takich nie mamy pacjentów. Oczywiście. Wszyscy takich pacjentów mają i to się zdarza. Natomiast to też nie jest źle. Tak? Ja mówię do pacjentów, że to nie jest źle, że to się popsuło. Dlatego, że ja wiem, że zrobiłem tam dobrą pracę. Ja wiem, że musimy uwzględnić inne rzeczy i pacjenci na przykład jak widzą naszą diagnostykę, taką neurodiagnostykę, to widzą jak to jest skomplikowane i ile trzeba rzeczy uwzględnić podczas terapii. I oni wtedy biorą to na klatę, że dobra, no przecież nie wszystko da się przesuwać w godzinę, tak? Tak, albo zwłaszcza wizytę. Jak ktoś dosyć długo już się buja z jakimś problemem. Tak, to... I to jest spoko, więc ja zawsze mówię do pacjentów, że są trzy opcje i najczęściej zaczynam od tej opcji, że będzie to zostanie i już nie wróci, albo nawet inaczej, że ściągnęliśmy z pani największy problem i teraz pani się będzie samo leczyło. Oni, a my to jest rzadko. Także a pani to nawet na to bym specjalnie liczył. I tak ich ściągam na ziemię, ale mówię, ale jest druga opcja i ona jest równie fajna. Idziemy do przodu, jest równie dobrze, widzimy się na kolejnej wizycie i jest trochę gorzej niż teraz. On mówi, o, trochę gorzej niż teraz, też jest dobrze. Nie? I mówię, to jest najczęściej. On, ja. Ale co za w ogóle psycholog. No, a później mówię właśnie o tej trzeciej opcji, ale też mówię, że spoko, ona jest równie rzadko się zdarza jak ta pierwsza, a nawet jeszcze rzadziej, no. Nawet jeszcze rzadziej i oni wtedy, no okej, okay, dobra, to liczmy, że to będzie ta druga. No i najczęściej jest tak, że ta opcja numer... Statystyka nie kłamie. Dwa, tak, no statystyka tak wygląda. Dobra, i myślę, że możemy sobie teraz powiedzieć o tym projekcie. Słuchajcie, tak. Akcja jest taka, to musimy to podsumować. Kończymy mówienie o Neurobarku. Mam nadzieję, że większość, która jest tutaj, to albo już jest po inwestycji, albo ewentualnie zastanawia się nad tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Jak macie jakieś pytania jeszcze, jak powiedzieliśmy, to jak się wstydzicie tutaj publicznie, to możecie oczywiście wrzucić prywatnie i wam odpowiemy dotyczące właśnie tego szkolenia. W ogóle jak macie różne pytania, też możemy wam odpowiedzieć. Od razu was uprzedzamy, że jeśli chodzi o takie pytania trudne, egzystencjonalne, to nie od razu odpowiadamy na nie, dlatego że to wymaga często przemyślenia od nas, kwestii różnych. A dwa, że tych pytań ostatnio dostajemy bardzo dużo. Więc to też jest tak, że na spokojnie musicie nas zrozumieć, że nawet jak jest nas w sumie tak naprawdę, przede wszystkim odpisuje Grzesiek z konsultacji z nami, czasami my odpisujemy, więc to nawet tak na tutaj trzy osoby, to przy projektach, które aktualnie robimy, to jest... To jest nadal jest ciężko. Nadal jest ciężko. Więc kończymy temat Neurobarku. W niedzielę jest koniec sprzedaży, więc jak napiszecie do nas w poniedziałek, wtorek, środę, czy jeszcze tak, to nie. To już nie ma takiej opcji i ona się dopiero będzie odpalała w październiku. Oczywiście będziecie wcześniej wiedzieć, że to rusza w październiku, będziemy o tym mówić, znajdziecie maila od nas, że rusza druga edycja tego szkolenia, więc ona najwcześniej będzie jesienią, więc przemyślcie dobrze to, czy nie chcecie wziąć w niej udział, bo później, ja wiem, że będą takie opcje, nie zdążyłam, dopiero zobaczyłam, to nie, to od razu mówimy sorry, ale kurs już, jak się kurs zacznie, to już ewidentnie nie ma takiej opcji, czyli w poniedziałku jest wszystko na nie, będzie jak już koniec. Co by się nie działo? Co by się, kurs normalnie nie. Jakby, ale chciałbym nie. Koniec, musimy teraz się skupić na ludziach, którzy wzięli to na klatę i zdecydowali się i po prostu poświęcić się im. Więc koniec tematu, odsyłamy was na projektmassage.pl/neurobark i tam macie informacje większość, które was powinny usatysfakcjonować. A jeśli chodzi o wpis, to jeszcze dostaniecie maila prawdopodobnie, tak? Jutro z tym, że powstał wpis. Właśnie i tam macie książki, z których warto się przygotować, więc jak nie widzieliście wszystkich tych tutaj książek, tutaj nie przeczytaliście, albo nie usłyszeliście, albo doszliście w trakcie, to tam będą wypunktowane te, plus artykuły, tak? Miałeś jakieś? Tak. Maciek, masz artykuły dla was z badań naukowych, które warto sobie przegrzebać, bo na nich, na mechanizmie, tak? Bo to są neurofizjologiczne, tak? Rzeczy. Tak. Opieramy się na nich. Mm-hmm. Generalnie tak. Chcesz powiedzieć coś jeszcze o tych artykułach? Nie. Tylko... Nie, bo jest dużo, ale ciężko jest znaleźć artykuły, które będą fajne na temat i po polsku.
Tu jeszcze pytał Jarek, czy będzie skrypt PDF? Nie. Nie. Nie będzie skrypt PDF. Liczymy na to, że każdy ma zeszyt, długopis, tak. Będzie notował sobie swoje wszystkie nie, cenne. Słuchajcie, no, nie, słuchajcie, jakby informacje. Myślę, że firmy są dużo bardziej efektywne, to znaczy na filmach narysujemy, pokazujemy na pacjencie. Ja specjalnie jesteśmy fanami, żeby jakby pisać to, co mówimy, no nie? Jakby, a nie potrzebowaliśmy też skryptu, żeby zrobić ten kurs, więc stwierdziliśmy, że nie. Więc od niedługo będzie wszystko na nie. Dobra. I... Dobra, bo miałem jeszcze powiedzieć właśnie o tej drugiej inicjatywie. Bardzo ważna, ciekawa rzecz. Ważna rzecz, bo pomyśleliśmy, że no... Może zacznij od początku. Mieliśmy grupę. Mieliśmy grupę, która się nazywa Projekt Masaż, Grupa Praktyków Masażu. Z tym, że ona była taka troszeczkę... Czekaj, to jeszcze nadam takiej bardziej tragizmu temu. Nadaj. Było tam 7600 osób i ta grupa się marnowała. Jak ja patrzyłem na tą grupę, to mi szkoda smutne, było. Co? Mówię, Boże, nie mamy pomysłu na tą grupę, bo co mamy tam wrzucać? Te same rzeczy, które są na blogu, nie, to samo, co jest na YouTubie, to samo, co jest na Instagramie, produkować nowe rzeczy, kiedy? Tak, poza tym w ogóle takich grup fizjoterapeutycznych i grup masażowych jest strasznie dużo i one w sumie to są takie tablice ze spamem i to nie ma za bardzo znaczy sensu. Jest kilka grup, nawet spoko. No jest, no okej, ale tak, ale pomyśleliśmy, że nadamy jej trochę jakiś taki inny wymiar, no bo po pierwsze, pomyśleliśmy, że przerobimy ją na grupę, która się nazywa Terapeuta na swoim, więc ona będzie raczej dotyczyła takiej przedsiębiorczości w naszej branży, czyli prowadzenia swoich działalności w fizjoterapii, w masażu, w dowolnej formie pracy z ludźmi, z ich ciałem, umysłem i w ogóle ze wszystkim, co dotyczy jakiejkolwiek terapii. I chcemy na niej dzielić się swoimi doświadczeniami, jeśli chodzi o prowadzenie no właśnie takiej działalności, jak mówiłem, i zachęcać was do tego, żebyście też się dzielili tutaj swoimi przemyśleniami, takimi generalnie biznesowymi, bo czegoś takiego brakuje troszeczkę w sieci. Mhm. Mało jest informacji na ten temat. Znaczy tam nawet nie będzie do tego, żeby oczywiście, bo wiecie, bo my zakładamy, jak że otwiera ktoś swój gabinet, to jest dobrym terapeutą, więc nie będzie mówić, jak stać się jeszcze lepszym terapeutą, bo to nie o to chodzi. Tak. Bo jest w dodatku taka tendencja, że jest trochę terapeutów, którzy na przykład już mają jakieś umiejętności, ale za bardzo nie potrafią na przykład no, podziać się w tym... w tworzeniu czegoś takiego swojego, nie? Tak, więc będzie o budowaniu marki osobistej, będzie o social mediach, będzie o nagrywaniu, będzie o przekazywaniu wiedzy, będzie o różnych możliwościach, jak można gdzieś tam poprawić swoje... No będzie po prostu, będzie grupa dla przedsiębiorczych terapeutów. Tak, albo dla przedsiębiorców, albo dla osób, które myślą o tym, żeby zostać przedsiębiorcami. Tak, tak. I generalnie my was wszystkich do tego zachęcamy, żebyście zostali przedsiębiorcami. No, czyli jakby tam jakby ktoś komuś bardzo by to przeszkadzało specjalnie, aczkolwiek ostatnio zadałem pytanie na swoim Instagramie i zapytam się, hej, czy mówienie po prostu o fizjoterapii i biznesie jako takim jednym spójnym elemencie to jest spoko? No i tak naprawdę odpowiedziało mi chyba kilkadziesiąt osób ze 40 czy z 50, a jakby obejrzało ten post chyba 2000 ludzi no tak, chyba jedna osoba napisała, że nie, specjalnie, bo tutaj ważniejsze, jakby dla mnie to się nie wyklucza, pomaganie innym osobom i po prostu jakby wstrapia jako służba, więc jak ktoś myśli w tych kategoriach, to najlepiej jakby z tej grupy wyszedł już teraz. Tak. Okay. I my tam nie chcemy specjalnie mieć 7600 osób, bo to jest bardzo dużo terapeutów i zakładam, że prawdopodobnie jest tylu terapeutów w Polsce, którzy myślą w kategoriach przedsiębiorcy, pewnie nie ma. Nie, dlatego warto tak, opuścić ją. Ona jest stricte określona do takich celów, więc jak komuś to przeszkadza, to jest dużo innych grup, które zrzeszają osoby, które traktują fizjoterapię i w ogóle wszystko jako służbę. Także spoko, nie ma problemu. Więc to jest to. I oczywiście tak, grupa jest. Ona jest otwarta dla wszystkich. Bezpłatna. Tak, nie powinno być to nie jest QR kod, no nie, że tak jak chcesz do grupy, pokazuj swój w ogóle jakiś QR kod, czy ty jesteś dobrym terapeutą. My sprawdzamy na CEIDG, czy już masz założoną firmę, masz bo referencje, jak nie, to w ogóle nie. 3 pacjentów przynajmniej, którzy potwierdzili z tobą i nie są związani z rodziną, że trzeba udowodnić, że oni nie są z tą rodziną. Nie, no żartuję, mogą być wszyscy oczywiście, a jak się komuś będzie podobało, to mnie... Będziemy tutaj wyrzucać po prostu na lewo i prawo ludzi, żeby po prostu zostawić tak naprawdę takich ludzi, którzy chcą coś zrobić. A wiem, że ten temat może być ciekawy, dlatego że w tamtym roku, to był tamten rok, Boże, jak ten czas leci szybko,
Pod koniec tego roku, jak robiliśmy warsztaty piątek z masażu, to wystartowałem z takim piątkiem, który był właśnie o budowaniu swojej marki osobistej. Mhm. Fizjoterapii, oczywiście fizjoterapii. I muszę przyznać, że tak, oczywiście jak to pierwszy raz coś się dzieje, no to ten zerwanie jest takie średnie, drugi raz coś się wydarzyło, to było większe. Trzeci raz zrobiłem, było jeszcze większe, a później dostałem bardzo wiadomości, że to, czy będzie ten piątek w Poznaniu, tutaj, więc zakładam, że zainteresowanie może być nawet spoko. No. Dobra. Tak, więc możecie dać nam znać teraz w komentarzach albo tutaj pod kątem serduszek, lajków, czy to jest temat, bo wiecie, my musimy tak teraz tak połechtać trochę, tak, że to jest dobry pomysł, to nie? Więc tak, jest, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czy warto. Możecie nas połechtać, jutro mamy dzień wolny, więc przed dniem wolnym można nas tak połechtać trochę i wtedy będziemy taki fajny dzień wolny. Będziemy jeszcze lepiej, oprócz tego, że będziemy musieli napisać ten wpis jeden, a to jest jeden wpis. Damy spokojnie, dźwigniemy to. Co będziesz spokojnie robił w ramach dnia wolnego? Wiesz co, Spider-Man nawet grał? Dalej, mam 65% gry. Zamierzam ją przejść niedługo. A nie, w którą? W Spidermana. A w Spidermana. Na PlayStation, tak. Ostatnio odkurzyłem PlayStation ku niezadowoleniu mojej żonie i zacząłem grać. I ona mówi, znowu grasz. Więc to jest u mnie, wiesz, jakby łącznie w ciągu roku to ja grałem tam 30 godzin. Może. Pewnie nawet mniej. Twardo cisnę w Jedi Fallen Order. No i mam słuchaj, bo to Spider-Man, później tam jeszcze właśnie chciałem Horizona i doszedłem w końcu przecież jeszcze. O Boże, Patryk. No przecież ja mam jeszcze nie. Tak, rozgrzewam jeszcze, co tam jeszcze rozgrzewam? God of War leży, był nieruszany jeszcze. Ten, Boże, jak się nazywa ta gra z najlepszą grafiką taką, że tam jesteś, cztery części były. Uncharted w ogóle zacząłem tylko chwilę, ale nie skończyłem. No i ten Spider mnie na razie tak wkręcił, gram. Wiedźmina przecież, a jeszcze nie mam skończonego ostatniego dodatku. Krew i wino zrobiłem. To nie, serce z kamieniem, nie, serce z kamieniem zrobiłem, krew i wino zrobiłem. O, to serce z kamienia to było moje najlewniejsze. No, Uncharted 4, gra Grzesiek, powodzenia Grzesiek. Dobra, słuchajcie, chyba będziemy kończyć, więc tak, podsumowując. Sprzedaż do niedzieli i koniec. Grupa na Facebooku trwa. Już otwarta, jest. Zapraszamy. I będziemy właśnie planować teraz prawdopodobnie w niedzielę, co będzie na tej grupie się działo, bo mamy bardzo dużo pomysłów i musimy wybrać te, które będą najlepsze na najbliższe czasy. I webinar w niedzielę. Czyli webinar i sprzedaż kończy się w niedzielę, tak, ma to trochę wspólnego ze sobą, więc wiecie jak to jest. Możecie na nas patrzeć i my jesteśmy jakby takim, myślę, że fajnym case'em, nazwijmy to, fajnym case'em, który pokazuje, że można robić dobre rzeczy i jednocześnie cieszyć się sprzedając to. Nie uważasz tak? Ja tak uważam, że tak. A się bardzo cieszę sprzedając rzeczy. Mówię, wow, ale w ogóle fajne. I jakby coraz mniej mam tak naprawdę, kiedyś mam takie wyrzuty sumienia, że sprzedawanie jest takie, złapnąć się z tym, że kurde, jak masz fajny produkt, to jest w ogóle czad. Mnie to też ja mogę każdemu sprzedać ten Eurobark. Na takiej właśnie, na takim kanale stricte o przedsiębiorczości. Ktoś właśnie mówił, że ej, ale jak masz jakiś taki super fajny produkt, to przecież go nie, po prostu nie będziesz się go wstydził i no. Go gdzieś tak chował i tak ktoś się cię zapyta, co robisz? A co? Nie, no, nic takiego. Nie, ale to musi być bardzo fajne produkty. Musi być fajne. Na przykład, kurde, ja pamiętasz, co ci mówiłem o tych, jestem w ogóle na przykład fanem ostatni jakby perfum, zapomniałem się ta firma nazywa, mogę buteleczkę, bo mogę wrzucić na Instagramie, też miałem wrzucić ją i po prostu jestem fanem i po prostu mówił, słuchajcie, w ogóle możecie zrobić perfumek jak chcecie i na przykład ja mam teraz, o teraz mi się przydaje, bo ostatnio mam rozkminę, że nie można chodzić do lasu, a ja zrobiłem sobie przed tym całym, wiesz, jakby przed tym całym zamieszaniem, że nie można chodzić do lasów, perfumy, które po prostu... Ja tam wchodzę do tej pani i mówię, proszę panią, ja chcę takie perfumy, po prostu jakbym leżał w runie leśnym i wąchał mech. Ona, okej, spoko, zróbmy to. Proszę mi więcej opowiadać, no nie? Tam jest tak, że mówię, no tak, że te mech, żywica i tak dalej, taki męski bardziej klimaty, no nie? I ona, to jeszcze jakieś owoce może, takie nuty kwiatowe, co tam jeszcze? No idę dalej, potykam się o paprocie i wpadam twarzą w wierzyny. Tak, no. O, widzę to. Ja blusz tam właśnie, zapach bluszu bardzo mi się podoba. Jest blusz, jest jakaś kamkora, po prostu jakieś tam drzewo, jałowce, o Jezu, po prostu. I ja to sobie właśnie tak psiukam się i mówię, Boże, gdyby nie te perfumy, to ja po prostu zgubię, a to jest taka namiastka chociaż lasu dla mnie. I oczywiście perfumy też mnie nie rzucają w hipertonie, to jest bardzo ważne. Tak. O, tak. Ja w ogóle ostatnio zrobiłem sobie coś takiego. Co? Bo się ostatnio bawię trochę takimi właśnie perfumy? I ziołami i takimi różnymi tematami i zrobiłem sobie w sumie taki balsam, który jest na oparzenia i szybsze gojenie się tkanek, a jednocześnie dodaję do niego lawendą.
Ale taką nie. Ale nie, nie, nie. Bo właśnie, nawet jak zawsze ludźmi. Tak, jak komuś mówię, że zapach lawendy i od razu to, jak stara szafa, to nie jest tak. Po prostu to chemiczna lawenda wali starą szafą. Normalna taka lawenda z Prowansji pachnie ładnie. Tak? Tylko musisz mieć normalny, prawdziwy olejek eteryczny, a nie taki, wiesz. Jak olejki, w ogóle tak, jak kupujecie kiedyś olejki eteryczne? Ja na przykład też lubię lawendę, no nie? Ale na przykład taką, bo ona mnie tak usypia trochę, to zuje delikatnie i z tym się kojarzy, no nie? Że o, perfumy z lawendą, chcesz spać cały czas? No tak, bo jak to jest autentycznie olejek lawendowy, to on ma takie działanie tonizujące układ nerwowy. Każdy? Mnie cytrusy pobudzają. Bo cytrusy pobudzają. Dlatego generalnie tak to działa. Okay, tak, dlatego. Tak, ja tak. Właśnie tego chcę, taki perfum mam. No nie, tam też jakiś taki przemyciłem do tego lasu, bo to nie jest taki zwykły las, wiesz, tylko taki naprawdę las. Ktoś pytał się, czy lubi się sztachnąć lasem. Tak, ewidentnie. Już się nie mogę doczekać, tylko sztachanie się lasem w maseczce... Widzisz, Aleksandra się ze mną zgadza. Sztachanie lasem nie bardzo pasuje w maseczce, wiesz? Mm-hmm. To będzie ciekawe, nie? Czy jak wyjdziesz na zewnątrz w maseczce... Tak... Można sobie maseczkę nawilżyć. Grzyb. Bakterie. Tak pachną twoje, no nie? Które tam, wiesz, wdychałeś, no nie? Można sobie tam nakadziać olejków na maseczkę. No, tak, tak, to prawda, no. No to tak, ja sobie tak robię tego komina, wiesz, jak na przykład sobie tam cyk, cyk, dwie krople, pomarańczka i już mogę iść na miasto, nie? Dobra, słuchajcie, tym dziwnym końcem tutaj kończymy w takim razie. Miło było z wami spędzić czas na takim stricte sprzedażowym live'ie. Był taki sprzedażowy live, gdzie to jest fajne, bo jak my czasami coś nagrywamy, ktoś mówi, za dużo sprzedaży tam było. A tutaj nie możecie powiedzieć, bo on był nakierowany właśnie na mówienie o Neurobarku. Więc tym bardziej cieszymy się, że wytrwało z nami ponad 100 osób tutaj. Bo jak zaczęliśmy tam, bo robiliśmy przerwę, to prawie może być 150, bo teraz ludzie kończyli, powiedzmy, że godzinę i po 19 zniknęli. Mhm. Także dziękujemy wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w niedzielę na webinarze. A później widzimy się na Neurobarku od następnego piątku, od 24, tak? Rusza. Tak jest. W ogóle tak się tutaj kilka osób wkręciło w tematy olejkowe, że chyba będziemy musieli to poruszyć na grupie terapeuta na swoim. A bo tam to też jest może takich, że czym się wyróżnić, no tym, że na przykład u ciebie akurat... Oczywiście, że tak. No dla mnie do końca jakby stricte bawienie się różnymi olejkami w gabinecie... Nie, ja nie do końca pasuje. Mam trochę przemyśleń i testów na ten temat, także pogadamy jeszcze. Okej, okay, no, bo my, wiecie... Bo można olejki wykorzystać bardzo fajnie terapeutycznie. One mogą być takie, które ci nie będą pacjentów rzucały w hipertonię. Tak. Tylko trzeba tak. To przemyśleć. Tak, no myślę, że tak. Tak. No, dobra, okej, okay, słuchajcie, tyle. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się niebawem. Ja tutaj wszystko odłączam.